Dzień dobry. Dzisiaj aktualizacja. Aktualizacja również mojego anturażu, ponieważ będę miał przyjemność umycia sobie włosów. Kilka dni jakoś nie miałem kiedy. Mamy teraz rozstawiony solar. Woda się gotuje w wężu. Za chwilkę w tamtej konstrukcji będziemy mogli dokonać ablucji. I tutaj mamy jeszcze taką sytuację, aktualizacja, jeżeli chodzi o samochód. No, samochód miał przygodę. Przywoziłem drewno. No i się szybka pękła. I tutaj już jest oczywiście nowa. Jechali panowie dosłownie w pół godziny, może 40 minut. Nowa szyba. Nieduże pieniądze. Taniej niż w tych oficjalnych firmach wymieniających jakichś tam autoglasach i tego typu. Ale przejdźmy do aktualizacji budowy. Mamy już tutaj pociągniętą podłogę. W sensie jeszcze nie ma wykładziny, ale tak, mamy w kuchni lodówkę i zamrażarkę. To było bardzo ważne, bo nie mieliśmy za bardzo gdzie trzymać rzeczy. Lodówka za mała, niestety kupiona, nie polecam. Od razu jak macie taki remont, to zróbcie trochę większą. Mamy Zosię. Zosia to jest kuchenka. Mam jeszcze woka. Do woka palnik, ale on to jest 9,4 kW i on jest troszkę za duży. Co się dzieje? No się dzieje tyle, że za bardzo nie można regulować małych płomieni, więc postanowiliśmy dokupić taką małą kuchenkę. No i tutaj najważniejsze, czyli zlew. Woda jest na razie podciągnięta z węża. To jest, o, to jest super, super końcówka. Polecam, zobaczcie. Naciskamy. Woda leci. Tu zwiększamy jej intensywność i wyłączamy. Bardzo fajna końcówka. Firmy Brudas. Zrobiłem stół taki na szybko. Zaraz będzie, że nogi złe. No złe nogi, to teraz będzie do rozkręcenia. Na razie mnie to nie interesuje. Stół do siłowania, no to stoi tutaj. Reszta moich gratów do siłowni. Mamy rozgałęziacz, znaczy jeszcze go nie mamy, ale będzie. Rozgałęzienie będzie szło tak. Tutaj jest woda na kuchnię. Tu będzie kuchnia. Następna jest rozgałęzieniem na łazienkę. To będzie łazienka, bo tam jest dziura na kibelek. A tam będzie prysznic i zlew. I jeszcze tam była jedna nitka na wodę na zewnątrz. Na razie jest tak, nie wiem, może będzie tak, może będzie wewnątrz. Jeszcze się nie zastanawiałem. No i jeden punkt będzie na razie zaślepiony, ale będzie dość wody ciepłej. To będzie rozprowadzony górą. Będzie szedł tutaj i w tym miejscu będzie boiler. Ten boiler będzie na tych szynach rozparty, nie wiem ile jeszcze litrów, pewnie ze 300, może 200, zobaczymy i wtedy ta woda ciepła będzie rozprowadzona tutaj po całym pomieszczeniu tym mokrym. Dzięki temu pomieszczeniu mamy już to oczyszczone, zbieramy ostatnie tutaj śmieci, jakie pozostały, to jest drewno do kominka. Zobaczycie za chwilę, jak skrobałem to wcześniej, jak to odpada. Thank you.
musimy zabezpieczyć tę ścianę dodatkowymi słupami. Dwa słupy 4-metrowe pójdą do góry, będą przykręcone do ściany na razie wkrętami ciesielskimi i dwa pójdą na boki, takie krótsze 2,5 metra i na razie to będzie tyle. Tu będziemy musieli wypierniczyć to całe na strzał i tam założymy jakieś płyty na razie OSB. A tu ciekawostka, pies był na chwilę zamknięty w domu, no i na chwilę sobie zrobił wyjście, więc tak jak widać, podwaliny tutaj nie ma, ściana jest w niższych partiach zupełnie zżarta, tak jak i tutaj, ale materiał w stodole na to jest, więc nie przejmujemy się tym problemem. To zostanie właśnie naprawione i już niebawem będzie można powiedzieć, że konstrukcja jest w stanie surowym, zamkniętym, z oknami, ze wszystkim. Krótka aktualizacja, myślę, że więcej nie ma co tutaj dopowiadać. Ci, co chcieli zobaczyć, a nawet tacy byli, o jakąś aktualizację, więc tę aktualizację wam wrzucam. Więcej na razie nie będę dodawał. Zobaczycie niebawem wymianę tych dolnych sumików. Oczywiście powinno się najpierw wymienić podwaliny, ale ja tej podwaliny na razie nie mam, a chciałbym zdobyć podwalinę dębową, więc wymienię tą ścianę albo ją zaślepię, tak jak powiedziałem, w OSB. O, mogę wam jeszcze pokazać, jaką tutaj moja żona zrobiła konstrukcję skalną. To w sumie jest ciekawe. Wygląda super. To nie jest konstrukcja skalna, to jest akurat gruz. Ale tutaj zostało znalezionych trochę kamieni tych wapiennych i zobaczcie, jaki fajny murek. Ogródek też zaczyna już przypominać ogródek taki już porządnie wyglądający, więc dom powoli przekształca się w pomieszczenie cywilizowane. Tak więc ja idę myć głowę, a wy trzymajcie się. W piątek jedziemy na zawody do Jabłonki. Będziemy się siłować. Pewnie z tego wydarzenia też jakiś materiał zostanie skręcony. Jeszcze raz dzięki, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.